Depresja jest bardzo pożytecznym stanem, podobnie jak gorączka. Podczas depresji leczy się głowa, tak jak podczas gorączki leczy się ciało. Oczywiście to uproszczenie, bo głowa to jest część ciała. Ale mam nadzieję, że mniej więcej rozumiecie, co mam na myśli. Nie należy nigdy mylić objawów z przyczynami. A już na pewno objawów leczenia nie należy mylić z chorobą. Na tej samej zasadzie lek przeciwbólowy leczy z bólu, lek przeciwgorączkowy z gorączki, antydepresant z depresji. Brałem antydepresanty ponad 10 lat. Jak mnie pytają, czy nie chcę wrócić, mówię nie. Znalazłem lepszą drogę. Co nie znaczy, że łatwiejszą. Ona jest łatwiejsza na krótką metę, bo mijają objawy. One nie są przyjemne, ale to dlatego, że mają zwrócić naszą uwagę. Mówienie pewnych rzeczy też nie jest przyjemne, czasem dla otoczenia. Czasem to, zwłaszcza jeśli wynika z nich, że otoczenie ma coś na sumieniu i powinno coś zmienić. Wtedy nie, a skupiasz się na sobie za bardzo, zwalasz na innych. Oczywiście czasami faktycznie zwalamy na innych, ale czasami nie. Czasami po prostu diagnozujemy sytuację. I tak naprawdę są takie dziedziny życia, gdzie powszechne jest zrzucanie na innych. Na przykład zrzucanie winy starszego pokolenia przez starsze pokolenie na młodsze. Znacie może ten motyw. A ta dzisiejsza młodzież. Jakie to z nią są problemy, jaka to ona jest dzisiaj. I tu padają różne roszczeniowa, rozwydrzona. Generalnie gorsza. I logiczne pytanie brzmi, a kto tą młodzież wychował? No już na tym etapie kolejne pokolenie uczy się, jak zwalać winę na innych, zamiast zacząć od siebie. I to nie na bazie jakichś wydumanych teorii, tylko po prostu logiczna przyczyna i skutek. No kto wychował młodsze pokolenie? Starsze pokolenie. Starsze pokolenie niech ma pretensje do siebie. A nie szuka jakichś, no właśnie, pretensje do młodszego pokolenia za to, że tak zostało wychowane. Specjalnie pewnie, samo się tak wychowało, złośliwie. Żeby sobie na złość starszym odmrozić uszy. I zacząłem spontanicznie zupełnie innym tematem i nie wiem teraz jak wrócić do głównego. Nie wiem nawet, czy powinienem wracać. Często idę na żywioł, na wyczucie. Mam taki bajzel w głowie. Czuję, że pewne rzeczy jak poruszę, to będzie właśnie takie koncentrowanie się na sobie i swoim cierpieniu. A ja chcę, żeby nawet moje marudzenie, jeżeli już narzekam, to żeby to jednak nadrzędnym celem było odreagowanie i złapanie dystansu. Niezbędne do tego, żeby potem móc coś z tym zrobić. Szczególnym przykładem, przypadkiem takiego konfliktu międzypokoleniowego to jest właśnie wychowywanie konkretnych dzieci przez konkretnych rodziców. Swoich rodziców muszę pochwalić, że późno, bo późno, ale nie zwalają już na mnie winy. A przynajmniej w dużo, dużo mniejszym stopniu. Naprawdę się starają naprawić swoje błędy wychowawcze, a przynajmniej starają się nie popełniać nowych. Duży szacunek. Mimo, że większość przecież narzekań moich, no to są właśnie na rodziców. Ale nie mówię tego o tym po prostu, nie mówię tego po to, żeby na nich wszystko zrzucić i samemu nic nie robić, tylko przeciwnie. Chcę niejako zrobić sobie, poruszyć pewne sprawy, żeby nauczyć się rzeczy, których
nigdy nie umiałem, bo mi na przykład nie pozwalono. Muszę się nauczyć mówić głośno o pewnych rzeczach, bo kiedyś nie wolno mi było, właśnie dlatego, że to było nie rzekomo użalanie się nad sobą i zwalanie winy na innych. No i w ogóle ja mam za dobrze. Jakbym miał tyle roboty i obowiązków, żeby nie wiedział, w co ręce włożyć, to bym depresji nie miał. Już zacząłem narzekać, nie? Ale chodzi o to, że narzekać też trzeba umieć. Ja się uczę narzekać dosłownie. Akceptować własne narzekanie. Jak ktoś bardzo dużo mówi, to możliwe, że po prostu nie czuje się wysłuchany. I będzie mówił, dopóki nie zostanie wysłuchany, albo się ostatecznie nie zniechęci. Ale czasami bywa, że w jakiejś czynności się po prostu zatniemy. I co prawda ona nie przynosi należytych efektów, ale po prostu nie umiemy już nic innego. Ja na przykład się objadam, żeby zapomnieć o swoich lękach. Nie przynosi to nic dobrego. Ale bardzo ciężko jest zmienić ten schemat. Chociaż jakby ktoś mnie zobaczył, to by nie uwierzył, że się objadam. A taka prawda, jem za dużo. Może jakbym jadł mniej, to wtedy bym lepiej trawił i wtedy bym przytył. Kto wie, tak sobie myślę. Ale po prostu lęk jakiś na poziomie instynktu jest tak duży, że nie potrafię zjeść mniej. Muszę sobie nawalić na talerz, bo inaczej, nie wiem, to jest jakiś bardzo dziwna fobia. Rozumiem, że ją mam. Rozumiem, że przesadne karanie się za to nic nie da, więc staram się po prostu dotrzeć do sedna jakoś naokoło bardziej. I to tyle na razie. Chciałem opowiedzieć o wielu rzeczach, a skończyło się na tym. Ale chciałbym dodać jeszcze coś na koniec, bo ważne rzeczy uważam, chyba trzeba powtarzać. Naprawdę słuchajcie się nawzajem. Większość biedy, jaka mnie spotkała, wydarzyła się, ponieważ nikt mnie nie chciał słuchać albo nie patrzył. Obserwacja jest pewną formą słuchania. A nawet jak mówiłem coś wprost, to nie wierzył. Jeden mój rodzic niedawno powiedział, niedawno, jakieś 2 lata temu, czy może rok, jeszcze taki odprysk starego sposobu myślenia. Dzieci to nie trzeba rozumieć, tylko karmić i ubierać. A jest dokładnie na odwrót. Jak nie będziecie rozumieć własnych dzieci, drodzy rodzice, to nie będzie sensu ich karmić i ubierać. Bo to będzie takie podtrzymywanie, sztuczne podtrzymywanie przy życiu trupa.